Moi drodzy, dzisiaj kolejny challenge, tym razem z gościem, który zawodowo prowadzi kanał kulinarny na YouTubie. Zawodu jest rybakiem, z zamiłowania golfistą, no ale w domu ma zawodową kucharkę, żonę. Tomek, kanał się nazywa Oddasz Fartucha. Tak, kanał nazywa się Oddasz Fartucha. Dziękuję ci, że tak fajnie mnie przedstawiłeś. Przyjąłem wyzwanie, przyjąłem challenge i mam nadzieję, że dam radę. No właśnie, challenge, na który się umówiliśmy z Tomkiem, to kolejna wersja tego, co mi bardzo w duszy gra, czyli złamać jakiś klasyczny przepis, i umówiliśmy się na zadanie wyjątkowe, bowiem porwiemy się na pewnego rodzaju świętość. Świętość, czyli bigos, który to jednak w każdym domu przecież smakuje inaczej. I faktycznie to, co dzisiaj będziemy robić, to jest naprawdę takie wyzwanie, bo 25 minut na ugotowanie bigosu, tak? Bigos wyjątkowy, bo ekspresowy. I tak będzie się nazywał ten challenge. Kto z nas zwycięży? O tym zdecydujecie wy, ale dopiero na samym końcu poczekajcie, bo to, co zobaczycie, w szczególności jeśli chodzi o doprawianie tych bigosów, to pewnie was mocno zaskoczy. Będzie na pewno wyjątkowo. Czas start i jedziemy. Ja już zacznę gotować, a ty wyjaśnij swoje składniki. Dobra, ja idę bardzo asekuracyjnie i jakby to nazwać bardzo odpowiedzialnie. Tak, mam wędzony, parzony, czyli ja nie idę odpowiedzialnie? Kiełbasę, no wiesz, surowe mięso w 25 minut. Ale jeszcze no, nie opowiedziałem. Nie wspomnę o kiszonej kapuście, dobra? Opowiadaj, co tam dajesz? Asekuracja, na czym polega? Jakie masz składniki? Tym polega to, że mam tylko świeżą kapustę. No. Która się bardzo szybko poddusi, ugotuje. No. Do tego mam wędzony, parzony boczek, który praktycznie jest gotowy. Twój taki sprawdzony przepis. Od razu mów, żebyśmy mieli pewną. Słuchaj, jest u mnie na kanale, na Oddasz Fartucha. No. Jest przepis na taki porządny, prawdziwy bigos. Właśnie taki staropolski. Wiesz, bo ja nie pierwszy raz łamie przepis na bigos, czy zrobię inny bigos. Tak jak mówisz, ty robisz ten asekuracyjny, ale wydaje mi się, że i tak coś tam opowiemy za moment dziwnego na temat tej potrawy. Ale ja bym was zachęcał do tego, żebyście spróbowali różnych wersji bigosu. I na przykład młody bigos. Słyszałeś o młodym bigosie? Jak nie słyszałeś, to kliknij tutaj. Znaczy, jak wrócisz do domu. Będziesz oglądał filmik z naszym udziałem. Przepis na młody bigos. Gdzieś tu jest link. Warto na spróbować. Pewno, na pewno zobaczę. Tam poszedłem trochę tym stylem, który dzisiaj ty. A wspomniałeś o moim bigosie. Czekaj, odłożę tę kapustkę, że jest niebezpieczny, szczególnie pod kątem tej kiszonej kapusty. Dlaczego? Tak. Dlatego, że kiszoną kapustę trzeba troszeczkę dłużej podgotować, poddusić. No 25 minut, no to jest naprawdę krótki czas. Więc zanim kapusta, to najpierw boczek. Dlaczego, kochani, ryzykuję z tą kapustą? Chciałbym zrobić wrażenie na Tomku, chciałbym zrobić wrażenie na was. I moim zdaniem można to uzyskać, tak naprawdę dając odpowiednią tę kiszoną kapustę w odpowiedniej formie. Otóż, drogi Tomku, drodzy widzowie, dzisiaj zrobimy bigos, który będzie z chrupiącą kapustą. Ty też nie swoją będziesz, choćby tę białą, prawda, świeżą, blanszował troszeczkę tak, tylko. Tak. To jest akurat walor. Pamiętajcie, że kiedyś tak, bigos w staropolskiej kuchni, i Tomek to wie i rozmawialiśmy na ten temat, to było po prostu siekane mięsko. Tam nie same było grama kapusty. Kapusty nie było wtedy. Otóż to. Więc ta rewolucja, o której ja dzisiaj mówię, że my dokonujemy z Tomkiem, ona już się dokonała kiedyś. Ktoś kiedyś sprofanował bigosek, bo tak się kiedyś nazywała ta potrawa, i dodał do tego bigosku kapustę, tym samym zwiększając jego objętość, i to była prawdziwa rewolucja. My dzisiaj tak naprawdę bawimy się, by udowodnić raz jeszcze, że możliwości jest naprawdę mnóstwo. Nie musicie rezygnować z aromatu. Choć prawdą jest, że ten odgrzewany jest chyba najlepszy, co? To oczywiście, bo jak wiadomo, bigos gotuje się 2-3 dni. Tak się to nazywa, ale taki odgrzewany, taki bardzo ciemny. Ciemny. Bigos jest najlepszy. A dlaczego ciemny? To co dodajesz tego? Czerwone wino się dodaje do bigosu, żeby mu nadać pięknego koloru. Dodaje się troszeczkę koncentratu pomidorowego dla smaku, dla zrównoważenia, takiej, wiesz, lekkiej nuty kwaśności. No i... A ty koncentrat masz? Tak. A czerwone wino masz? Mam. Ja mam tylko czerwone. No to ja tobie pożyczę. Chętnie tobie pożyczę. Nie, wino mam, ale koncentratu będę się wystrzegał. Chciałbym, żebyśmy zrobili dwa różne bigosy. 5 minut minęło, więc zostało nam jeszcze 20 minut. A on już rzucił kapustę. Ja jeszcze... Ale nie całą, Karol, nie całą, bo ja tutaj mam taki swój system. Najpierw wrzucam trochę kapusty, niech ona się tak, wiesz, podsmaży. No. Ona po prostu podbije trochę smak. Za chwilę będę wrzucał
drugą część kapusty, żeby ta struktura tego bigosu nie była taka, jak wspomniałeś wcześniej, jednolita. Ha! I dlatego ja dodaję kiszoną kapustę, która się nie rozgotuje. A, i tutaj jest... Wiecie, bo to jest tak, że chciałbym dzisiaj z Tomkiem, tym challenge'em, udowodnić wam, że naprawdę ile gospodyń... Tyle przepisów. Tyle różnych przepisów. I doskonale wiecie, że u jednych bigos jest słodszy, u jednych bardziej kwaśny, gdzie niegdzie pachnie bardziej wędzonką, a jeszcze indziej jałowcem i czerwonym winem. To naprawdę kwestia gustu. Tak. I możemy ten przepis dowolnie modyfikować. Ja dodaję surowe mięsko, surowy schabik, ale chciałbym go delikatnie przesmażyć. Najpierw boczek, bardzo mocno smażony i dużo świeżego schabu, bardzo delikatnego, pokrojonego w grubsze plastry i tylko zblanszowanego, takiego rzuconego w stylu troszkę orientalnym na chwilę, na gorący tłuszczyk. I widzisz, Karol, ja teraz wrzucam przecier pomidorowy. No. Już? Tak, żeby go podsmażyć. A kapusta już znikła? Nie, nie. Ta pierwsza część jeszcze nie. Ty poleciałeś tym boczkiem grubo. Tak. I teraz podsmażam koncentrat pomidorowy, żeby podbić smak, bo jak wiesz, taki podsmażany koncentrat pomidorowy jest o wiele smaczniejszy. Dobra, podciągam ogień. I też zaczynam już tutaj troszkę walczyć szybciej. Schab do środka, na gorący boczek. Cyk. Sól, pieprz. Przyprawy jakieś konkretne, które przewidziałeś? Tak, oczywiście. Wiesz, ja mam majeranek i kolendrę, od razu mówię. A ja mam jałowiec, mam goździki, mam trochę majranku, liść laurowy, takie no, korzenne przyprawy, bardzo aromatyczne. Szybciej boczek, chociaż mam jeszcze przygotowany jeden element, bez którego moim zdaniem, jeżeli mówimy naprawdę o ekspresowym, wiecie, jak robicie ekspresowy bigos, taki szybki, to jest coś w rodzaju takiej potrawki, można powiedzieć, z kapusty i... Dokładnie. I wędlinki, czy też rybki, możecie zrobić przecież zupełnie rybny bigos. I to jest dopiero złamany przepis. Natomiast, ale takowe już były w historii. Natomiast, jeżeli mówimy o bigosie ekspresowym, to warto użyć składników, które z automatu nadadzą aromatu. No i takim jest smalec oczywiście. Troszkę smalcu. I on, bigos później pięknie się błyszczy na talerzu. Otóż to. I jak widzisz, nie używam pieprzu zmielonego już, tylko będę rozcierał w moździerzu świeżutki, aromatyczny. Cenisz sobie bardziej? Tak. Twoją ulubioną przyprawą jest kolendra. Tak. A moim pieprz świeżo roztarty z moździerzu. Czarny, biały ma to znaczenie? Czarny. Wyjąłem schabik. Dlaczego? Bo schabik, tak jak powiedziałem, ma być zblanszowany i mięciutki. Nie lubię takiego suchego, mocno przygotowanego, a nie ma czasu na długie gotowanie. No więc tak. Zblanszowany z boczku odkładam na bok i teraz na tej bazie, która tu została, przygotuję kapustkę. Teraz już cebula. Śliwki suszone, pokrojone drobno do środka i kolendra. Zapraszam cię, żebyś to powąchał. Jak to? Dobra, wsypuj, bo ja to potrzebuję. A właśnie. Zostaw ten aromacik, zostaw. Nie, ty masz to. To jest dobre. Pieprz mu to. 10 minut za nami. Teraz jak tam doleję u ciebie, powiedz, czerwonego wina. Już? Tak, żeby... Chodzi o to, żeby mi się to zredukowało, żeby ten aromat, wiesz, został tylko tam, gdzie być powinien. I teraz dorzucę resztę kapusty. Jeszcze pieczarek nie wziął. A ma pieczarki. Chciał pieczarki, ma pieczarki. I zapomniał. Pieczarki dobi... Zapomniał. I bardzo dobrze. Chciałeś pieczarki, masz pieczarki i masz ich użyć, bo to znaczy, że oszukujesz. Kolendra do środka. Teraz to, żeś mnie zagiął tutaj. No ja tobie nie zaglądam tam Nie, ale chodź, popatrz. No, ja dobra, to dodaję teraz. Nie, chodź, no zostaw teraz pieczarkę. Pieczarek. Chodź, zostaw pieczarkę i tak jesteś dużo dalej ode mnie. Co ty na to? Ja tu na razie nic nie widzę. To idź kruć pieczarki. Gościa sobie zaprosiłem. Ale ja to zrobię inaczej. Co, ja, czy ty jesteś też taki odważny, jak z żoną gotujesz? Że tak przyjdziesz i powiesz, ja tu nic nie widzę? A możemy pominąć tą kwestię? Nie, właśnie porozmawiajmy na ten temat. Tworzysz kanał YouTube, chociaż nie jesteś zawodowym kucharzem. Kanał, który jest popularny, który ludzie oglądają. Tak. I masz obok siebie profesjonalnego kucharza. Tak. Jak to wygląda? Jak to jest tworzyć, gotować przy żonie? Słuchaj, jest jakaś presja. No. To tak jak, wiesz, masz jakieś swoje kulinarne guru i przy nim musisz stworzyć jakąś potrawę. To, tak. To po prostu no, stwarza cię do tego, że musisz to zrobić dobrze, musi to smakować, bo robiąc coś, co nie będzie smakowało mojej żonie, to nie będzie smakowało innym. Czy ona jest twoim takim kulinarnym krytykiem? Czyli jak ona powie, że to jest niedobre, to nie puszczacie filmiku, nie publikujecie go? W większości przypadków tak to wygląda. Naprawdę? Tak. Czyli nie masz swojego zdania? Mam.
Mam, o nie, ty mnie tutaj nie podbieraj, Karol. Mam swoje zdanie. Moja żona jest wegetarianką i jeżeli robię mięso, spodoba to jej się jestem, bigos. Tak, szczególnie ten. No to jak, mogę wody trochę? Możesz wziąć wody. Troszkę, ja bym chciał też kapustę uparować, bo czas się kończy. Jak ona by się odniosła do takiego bigosu, jak ty robisz na mięsie, opowiadasz o wędzonce, o boczku, o smalcu, o aromatach? Słuchaj, moja żona też się wychowała na kuchni tradycyjnej, to ona to rozumie. Okay. A to, że nie je mięsa, to nie znaczy, że powie, że to jest niedobre. To nie jest tak. Spróbuję? Spróbuję. Spróbuję? Spróbuję, tak. Ale nie, że po prostu całkiem... Namiętnie będzie się zajadała. Że mięso jest całkiem B. Nie, nie, tak to nie wygląda. Majeranek u mnie, tak żeby nie było wątpliwości. Wiesz co, potrzebuję teraz podsmażyć pieczarki, to weź mi rzuć smalec, co? Ładnie cię proszę. Czyli jednak potrzebujesz smalec? No potrzebuję. Widzisz? Karol, bo mi się patelnia spali. Spokojnie, chciałbym tylko wyjaśnić Państwu, że jest to smalec, który od wieków stanowił esencję wielu staropolskich potraw. Trochę zapomniany. Grzej patelnię. Natomiast najważniejsze jest to, by... Dobra, masz. Nie, ale szacunek jednak, że już chciałem Ci odpuścić, ale jednak zdecydowałeś się, żeby ich użyć. Moi drodzy, moja kapustka, ta wiesz, biała... W bigosie grzyby muszą być. Ale musisz też wiedzieć, że my mamy dwa odrębne światy. Tak. Moja żona gotuje inną kuchnię, ja gotuję inną kuchnię. Ja gotuję bardzo kuchnię tradycyjną, męską, twardą, jak to rozumieć. No, przede wszystkim bazuje to na mięsie. Moja żona robi kuchnię bardziej lekką, nowoczesną. Także tutaj musimy się, wiesz, tak uzupełniać czasami, a czasami no, nie wychodzi to, no, jak w każdym dobrym małżeństwie. 15 minut minęło, mamy jeszcze, czy jesteśmy już za półmetkiem? I teraz ostatnie 10 minut na to, żeby w zasadzie wykończyć. I te 10 minut wykorzystam do podduszenia teraz już kiszonej kapusty. Podlałem troszkę wody i teraz tę nieodciśniętą, co ważne, żeby wprowadzić tutaj troszkę soku, tym samym więcej aromatu, kiszoną kapustę dodaję do środka. I teraz, moi drodzy, to wszystko dusimy. Korci mnie, Tomek, wiesz co, jedna rzecz. Twój bigos wygląda naprawdę dobrze, ale jest też w takim kolorze dosyć tradycyjnym utrzymany, prawda? Tak. Ja zaryzykuję. Jak widzisz, palę pieczarki. Zobacz, one są bardzo mocno zrumienione. Ale celowo, przyznam się? Tak, celowo. Dlatego, że grzyby, jak wiesz, musimy smażyć na bardzo wysokim ogniu i bardzo szybko. Wtedy one się nie gotują, a łapią smak. One są o wiele smaczniejsze. I teraz to ląduje w bigosie. Widać, że szkoła żony działa. Moi drodzy, jeśli chodzi o mój bigos, doprawianie tego bigosu, czekajcie, tylko sprzątnę, żeby nie było, że mam bałagan na stoliku. Doprawianie mojego bigosu to nie będzie tak, jak robi to Tomek cały czas. Czekam do ostatniej chwili. Czekam na ostatnie 3 minuty. Wtedy doleję tutaj troszkę pewnego sosu, troszkę czerwonego winka i na bardzo mocnym ogniu szybko to odparuję. I mam tutaj też tajny składnik pod tytułem miód, którym to miodem będę mógł to czerwone winko ewentualnie zredukować. 25 minut, więc trzeba się ratować. Co? A ja miodu nie mam. Ja robię to śliwkami. Naprawdę? Tak. Pokroję bardzo drobniutkie śliwki, które osłodzą mi mój bigos. Miodu już teraz dodam. Jesteśmy daleko od klasycznego bigosu, chociaż ty lubisz bardziej taki słodki, czy bardziej taki kwaśny? Stonowany. Wiesz, stonowany. Nie za kwaśny, nie za słodki. Dyplomata mi się trafił. Podleję ciutkę wody, dosłownie. Tę wodę możemy dozować cały czas. Miodzik robi robotę. Pieprzu. Ale u mnie pachnie. A ja nie mam koloru, więc teraz już sos Worcester do środka. Co to za nowość? A, widzisz. Czerwone wino. Magii dodaj. Aż mnie korci, by dodać tutaj koncentrat pomidorowy, ale tego zrobić nie mogę, bo zbyt mocno zbliżyłbym się do tomkowego bigosu. Teraz, moi drodzy, jeszcze tylko czas i trochę wody. To wiesz, że już czas się kończy, nie? O, właśnie 20 minut, więc przyszedł też moment na dodanie wreszcie schabu i boczku. I tego sosu, który tutaj został. Powiedz jeszcze o tej swojej przygodzie duńskiej. Spędzasz mnóstwo czasu, od ilu lat? No już prawie 20 lat w Danii. Jak jest postrzegana polska kuchnia? Próbowałeś ją tam w jakiś sposób, nie wiem, dla znajomych, dla przyjaciół? Słuchaj, serwując schabowego, no Duńczycy są zachwyceni wręcz tym. Gołąbki, pierogi,
to jest to, co się naprawdę tam, jakbym miał otworzyć tam restaurację, to bym na pewno serwował polskie prawdziwe smaki i wiem, że mogłoby to się udać. Ale to jest też tak, że Duńczycy znają tę polską kuchnię? Czy... Nie bardzo. A jakbyś miał dzisiaj ocenić, która jest lepsza, duńska czy polska? Nie można ocenić, która jest lepsza. Dyplomata. Oj, nie dyplomata, dlatego że mieszkałem, wychowałem się w Polsce. Ale Duńczycy nie rozumieją po polsku. Możesz powiedzieć, że Polska jest lepsza. Oni mają swoje perełki, my mamy swoje perełki. A reszta świata jest to samo, co w każdym kraju. Podpuszczam cię, perełka duńska w takim razie. Musisz wybrnąć z tego. To jest stekflesk. Tak to się nazywa. To jest smażony, pieczony boczek w plasterkach. Przynajmniej 2 centymetry lub centymetr. Takie, wiesz... Grubości? Takie grubości, tak. I one są pieczone czy smażone na chrupko i podawane są z ziemniakami, z koperkiem i do tego sos pietruszkowy. Okay. Taki, wiesz, na śmietanie, taki naprawdę fajny i aromatyczny. I to jest ta duńska klasyka, tak. Która jest... To wszędzie, smakuje. I wszędzie. Tak, mi smakuje i w każdej praktycznie restauracji możesz to spotkać z duńską kuchnią. Duńczycy są tradycjonalistami? Tak, że bardzo. Rzadko, czyli u nich ten... Stek flesk, tak, jakbyś chciał zrobić przez 10 minut, to by powiedzieli, że to jest świętokradztwo. Tak, dokładnie. To tak jak my dzisiaj tutaj z tym bigosem, nie? Ale nam wybaczą. Przynajmniej na tym kanale. Mam nadzieję, słuchaj. Zapomniałem. Zapomniałem o liściu laurowym. Do kapusty powinienem dodać. Ale liść laurowy też potrzebuje czasu, no. Ale ile czasu? Dodam te mniejsze, to może mniej czasu potrzebują. Karol, wiesz co, ja nie będę otwierał ten... swojej paczki. Masz. Też nie dałeś. Jeżeli szukacie inspiracji na inne świąteczne potrawy, w takim duchu, który teraz obserwujecie, kiedy my wspólnie sobie gotujemy, cała playlista tych świątecznych przepisów jest tu. I tam możecie znaleźć mnóstwo inspiracji, jak sobie przygotować naprawdę dobre święta. 25. 100 ręce do góry. Przecież nikt nie mówił, że święta trzeba przygotowywać godzinami, prawda? Muszą brać przykład z nas. Nie wiem, dużo zjesz? Myślę, że nie. A ja uważam, że dużo. Przyszedł czas oceny. Pamiętajcie, żeby skomentować to, co widzieliście. Jakie jest wasze zdanie w odniesieniu do bigosu? Jak to mówią, jeden lubi, żeby się błyscało, a drugi lubi, żeby było matowe. Wybór należy do was. Napiszcie, który bigos jest wam bliższy, a może zrobicie i zadecydujecie. Ponieważ ocena, który jest lepszy, dokona się teraz, na waszych oczach. Proszę bardzo. Taki w tonie myśliwskiej, powiedziałbym. Obawiałem się schabu. Obawiałem się kiszonej kapusty. A tu jest wszystko tak, jak być powinno. Faktycznie tutaj ten miód zrobił robotę. Tak, tak. U ciebie jednak koncentrat. Też działa i te duże kawałki boczku. Zupełnie innego niż ten, który ja miałem. Zróbcie sobie. Pamiętajcie, żeby wybrać. Wy zagłosujcie. Który lepiej wygląda? Który sposób dla was jest lepszy? Napiszcie w komentarzach. Pamiętajcie, łapka w górę i subskrybujcie. Słowo do narodu? Mogę tylko zaprosić do subskrybowania kanału Kuchnia Lidla. Tak jest. No i zapraszam również do mnie na mój kanał, który nazywa się Oddasz Fartucha. I tam również znajdziecie naprawdę dużo fajnych potraw i inspiracji na nawet jak na świąteczne dania. To jest naprawdę dobry bigos. Pytanie tylko, czy ja w związku z tym, co Tomek konsumuje, powinienem oddać fartucha? Powinienem? Nie, myślę, że dzisiaj, Karol, zostawiam ci ten fartuch. Nigdy nie oddam. Dobra, i tak to. Trzymaj. Naprawdę dobre.